Siemanko ziomeczki, chciałbym was przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dowiecie się o paru glitchach, które ułatwią wam granie w Fortnite. Mam nadzieję, że ten film przypadnie wam do gustu oraz zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. A ja tymczasem zmykam. Jeszcze tylko wspomnę, że teraz na ekranie pokażę wam się wyniki giveawaya. Ja zwycięzcy bardzo gratuluję oraz dodałem ciebie na Epiku, przyjmij moje zaproszenie, abym za 2 dni mógł tobie wysłać jakiegoś gifta. Tak, więc pora wybrać zwycięzcę mojego giveawaya, a więc tak, kopiuję link do odcinka, wklejam go, ładuję komentarze oraz wybieram losowy komentarz, a więc tak, zwycięzcą w tym giveawayu zostaje... Ten kolega nie chce gifta. Maciek Sio, gratuluję tobie bardzo serdecznie. Okej, a więc sposobem numer 1 na dziś będzie to sposób, aby otworzyć szybciej skrzynkę. A więc tak, cały sposób będzie polegał na tym, że najpierw strzelamy z broni i w momencie, w którym klikniemy E, czyli aby otworzyć naszą skrzynkę, od razu klikamy przycisk odpowiadający za reload. Co mogliście zauważyć? Czas otwierania skrzynki skrócił się do zera, przez co nikt nas nie zabił. A przypuszczam, że w niektórych sytuacjach moglibyśmy dostać insta snajperkę, ponieważ przeciwnik mógłby czekać na otwarcie takiej skrzynki. Z kolei drugim już sposobem na dziś będzie to sposób, aby zabić naszego przeciwnika, ponieważ Epic Games ostatnio popsuło coś w update'cie i od teraz tekstury się nie pingują, lecz jednak nasi przeciwnicy oraz sojusznicy się pingują, jak teraz możecie zauważyć na przykładzie mojego teammate'a. Więc tak, teraz spróbuję namierzyć mojego oponenta. Sami możecie zauważyć, widzę po metrach, że jest on tutaj. Dobra, to na 3-4 strzelamy w niego. 3-4. Gdybyśmy się trochę bardziej zgrali z moim teammate'em, moglibyśmy z łatwością zabić naszego przeciwnika, który by się takiego zagrania totalnie nie spodziewał. Z kolei trzecią poradą na dziś, która się okaże dla nas bardzo przydatna, będzie to, że również od ostatniego update'u możemy oznaczyć powalonego przeciwnika, co oznacza, że jeżeli oni się podniosą, będziemy znali idealną pozycję naszego przeciwnika. Zobaczcie sami, ja najpierw namierzę prostym sposobem naszego przeciwnika. Który jest tutaj, jak sami widzicie. Zabiję go. Teraz, jeżeli go zmarkuję i oni się podniosą, będę znał dokładną lokalizację mojego przeciwnika, jak sami zaraz będziecie mogli to zauważyć. Jeżeli przejdzie on nawet kratkę obok, czy pójdzie on byle gdzie, to będzie dla mnie łatwym celem, ponieważ będę wiedział, gdzie on jest. Więc zobaczcie teraz sami, na przykład znowu strzelam dwie heavy sniper. Jestem w bardzo łatwy stanie, w bardzo łatwy sposób go zabić jeszcze raz. I ostatnim już glitchem na dziś będzie to glitch związany z sianem. A więc tak, jeżeli mamy RPGa i strzelimy go w siano, nasz RPG odbije się od tego siana. Lecz jednak, jeżeli strzelimy RPGiem obok tego siana, to RPG normalnie wybuchnie. To jakby warto będzie zauważyć, jeżeli chcemy kogoś podjechać, na przykład widzieliśmy wcześniej, wchodzi do siana, ponieważ to tak naprawdę może nam udaremnić naszego fraga, jeżeli strzelimy w sam środek siana, ponieważ nasz przeciwnik będzie wiedział, że już wiemy o nim i będzie wiedział, że musi wyjść i nas zabić. Wielkie dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten film oraz reszta moich filmów przypadły wam do gustu. Lecz jednak możecie napisać w komentarzu, co zmienić na waszym miejscu, aby oglądało wam się lepiej. A ja tymczasem będę się z wami żegnał. Siema!